Jeśli Matthew Perry zmarłby w październiku 2023, to byłoby to ogromne wydarzenie w świecie rozrywki, ponieważ był on kochaną gwiazdą i znaczącą postacią w popkulturze, znany przede wszystkim z roli Chandlera Binga w popularnym sitcomie Przyjaciele. Jego śmierć wzbudziłaby ogromne emocje wśród fanów na całym świecie i przyciągnęłaby uwagę międzynarodowych mediów. Jednak w chwili mojego ostatniego uaktualnienia wiedzy w kwietniu 2023 roku, Matthew Perry był nadal żywy i wszelkie informacje o jego rzekomej śmierci powinny być traktowane jako fałszywe. Chyba że zostały potwierdzone przez wiarygodne i autorytatywne źródła. Jeżeli informacja ta pochodzi z przyszłości, to wypadałoby przedstawić ją w sposób odpowiedni i z szacunkiem, jaki się należy w obliczu śmierci. Opisany scenariusz, w którym współgwiazdy przyjaciół uczestniczą w pogrzebie, podkreśla głębokie więzi, które łączyły aktorów, nie tylko na planie, ale również poza nim. Wspomnienia o wsparciu, jakiego Perry doświadczył od Jennifer Aniston, świadczą o trwałości i sile przyjaźni, która przetrwała lata pracy razem i osobiste trudności. Pamiętajmy, że gdyby taka smutna wiadomość okazała się prawdą, odpowiedni byłby głęboki szacunek dla jego pamięci, życiowych dokonań, oraz przestrzeganie prywatności rodziny i bliskich w czasie żałoby. Jeśli te informacje byłyby prawdziwe, to relacja o trudnościach Jennifer Aniston wywołałaby duże zainteresowanie i współczucie ze strony fanów i mediów. Gwiazda, znana z silnego charakteru i profesjonalizmu, znalazłaby się w centrum uwagi nie ze względu na sukcesy zawodowe, ale z powodu osobistych tragedii. Strata bliskich osób to ogromne wyzwanie dla każdego, niezależnie od statusu społecznego czy popularności. W takich chwilach wsparcie ze strony przyjaciół, rodziny i profesjonalnych terapeutów jest niezwykle ważne. W przypadku publicznych postaci, jak Jennifer Aniston, zachowanie prywatności i poszanowanie jej osobistego żalu ma kluczowe znaczenie, mimo naturalnej ciekawości publicznej i mediów. Media często skupiają się na życiu osobistym gwiazd, ale ważne jest, aby pamiętać o szanowaniu granic i o ludzkim wymiarze takich sytuacji. Opisane uczucia zrozpaczenia, które mogą być spotęgowane przez utratę dwóch bliskich osób w krótkim odstępie czasu, wymagają czasu i przestrzeni na żałobę oraz możliwości odnalezienia drogi do powrotu do równowagi emocjonalnej. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.